Zgadza się ze mną, ostatnia trybuna, na której jeszcze się świeci. Jesteśmy po meczu Stali Mielec z Puszczą Niepołomice. No myślę, że to spotkanie nie zawiodło, chociaż nie jestem do końca przekonany, czy wszyscy tak o tym meczu też myślą, bo można się było spodziewać, że będzie 0-0 mecz dla koneserów. Stali Mielec, Puszcza Niepołomice, wiadomo jak to brzmi. Mimo wszystko, skończyło się 2-1. Gol dla Puszczy Niepołomice wpadł w takich dziwnych okolicznościach. Stali Mielec próbowała tę piłkę rozgrywać na swojej połowie. Grała ją po prawej stronie, zamiast szybciej przerzucić ją na lewą stronę, gdzie na przykład z lewej strony byli ustawieni zawodnicy i nie zrobili tego. Dlatego o to samo zapytałem też Maksymiliana Pingota, czyli obrońcę obecnego Stali Mielec. Zapytałem o to, czy faktycznie powinni wcześniej tą stronę zmienić, i opisał tą sytuację, jak to wyglądało z jego perspektywy. Tam troszeczkę myślę, że za długo graliśmy pod swoją bramką. Później taka strata, trochę też boisko nie pomogło. No trudno, ale chcieliśmy grać w piłkę i wiadomo, to jest liga i czy najważniejsze są, żeby walczyć o punkty, ale no moim zdaniem to czasem jak taki błąd się popełni przy otwarciu gry, no trudno, ale chcesz grać w piłkę, tak? I to pokazuje, że się nie boisz i że chcesz próbować gry od tyłu, bo wybijać mnie każdy, tak? Trudno, straciliśmy gola, ale mecz zakończył się wynikiem dla nas, więc Maksymilian Pingot to jedno, ale to samo na konferencji wypowiedział się na ten temat trener Kamil Kieresz. Posłuchajmy zresztą, co powiedział o tym straconym golu. Te otwarcia trochę są ryzykowne, ale w jakimś stopniu też uczyliśmy zawodników, żeby te otwarcia były wyprowadzane przez boki do tych wyższych stref, tam w kierunku Szkwirina, w kierunku dziesiątek, i tak robiliśmy to od początku spotkania. W tamtej sytuacji no, zbyt pewnie się poczuliśmy, nazwę to trochę taką nonszalancją, i uważam, że musimy na to zwrócić uwagę i aż tak nie ryzykować. Także na pewno nie będziemy rezygnować z otwarcia takimi krótkimi podaniami, ale musimy to zmodyfikować, i żeby to było bardziej odpowiedzialne. W drugiej połowie Puszcza Niepołomice miała swoje sytuacje, żeby strzelić drugą bramkę i można powiedzieć już dobić Stal. To się im nie udało i później te sytuacje się zemściły. No na przykład jedna z sytuacji przestanie jeszcze 0-1, później to samo przy 1-1, o której sytuacji też wspominał trener Tomasz Tułacz na konferencji prasowej. Wtedy Puszcza miałaby szansę, żeby ten mecz wygrać, a to jednak dwie sytuacje, dwa błędy też Kraciuna, czyli zawodnika, który teoretycznie jest chwalony za to, że strzela bramki, a tu jednak w defensywie nie do końca dojechał, ale nie miał o to do niego pretensji trener Tomasz Tułacz. Posłuchajmy konferencji. Reprezentant Mołdawii może mieć słabszy moment w meczu, tak jak tutaj miał przy pierwszej bramce, i nie powinien tak zareagować w polu karnym, za infantylnie się zachował, ale tam też mógł mu kolega pomóc lepiej w asekuracji. No to jest bardzo dobry zawodnik o pewnym potencjale. Myślę, że miał słabszy moment w końcówce meczu. I tyle w tym temacie. Ja liczę na niego i że w następnym meczu już takich tak łatwo nie da się ograć. No ale kto strzelał bramki dla Stali Mielec? Iliasz Kurin, Piotr Wlazło. Czyli czym Stali Mielec wygrała? Indywidualnościami. Nie powiedziałbym, że tutaj dzisiaj ten zespół był aż tak dobrze zgrany. Brakowało, no oczywiście intensywność była, nie brakowało tego, nie brakowało wybiegania, zresztą z obu stron, ale brakowało zgrania. Zresztą też wiemy, jak Puszcza gra Niepołomice. Te mecze w Mielcu zresztą też się nam, myślę, że kojarzą różnie, ale głównie jeżeli spojrzymy sobie na Stal Mielec, no to na przykład takim plusem było wejście Igora Strzałka i o tym też zresztą powiedział trener Kamil Kieresz na konferencji, że dało to pewien impuls, i moim zdaniem też był to pewien impuls, bo okej, schodził cały czas na tą prawą stronę, ale jednak rozruszał trochę ofensywę Stali Mielec. Później to, co się wydarzyło, to na pewno ta niefrasobliwość przy golu na 1-1. Iliasz Kurin to wykorzystał, więc ma już 9. gola w tym sezonie Ekstraklasy i goni Erika Exposito. Czy mu się to uda? Myślę, że ma na to szansę, bo jednak Stal Mielec gra na tego Szkurina. On musi zdobywać bramki i wydaje mi się, że to będzie właśnie robił, więc wydaje mi się, że Szkurin ma szansę naprawdę doskoczyć do Exposito. I druga bramka, poezja, wrzutka z boku i wykończenie Piotra Wlazły, to co już wspominałem, błąd Artura Kraciunia, więc on na pewno tego meczu nie zaliczy do udanych, ale plusem jest to, że właśnie tacy zawodnicy ciągną zespół, gdy nie idzie, i właśnie potem ta radość Piotra Wlazły, no naprawdę to było niesamowite, to, że mogłem to zobaczyć z bliska. Nie każdy będzie się cieszył takim przebiegiem tego spotkania, bo może było trochę czasami rwane, ale z pewnością ci, którzy no wróżyli, że będzie tutaj 0-0. No chciałem zwycięstwo jakieś 2-0, ale głębi serca czuję,
ogromne i nudne 0-0. Za to myślę, że mogą być zadowoleni przynajmniej z wyniku 2-1. Niezły mecz na rozpoczęcie, na inaugurację Ekstraklasy. Zresztą to też był taki mecz z podtekstami oczywiście. Trener Tomasz Tułacz i cały sztab w Puszczy Niepołomice oczywiście jest z Mielca, więc to jest pierwszy z podtekstów, a poza tym też pięciu zawodników, którzy w Stali Mielec, pięciu zawodników grało w obu zespołach, i w Stali Mielec, i w Puszczy Niepołomice, co zresztą też jest opisane w programie, to zerkniemy sobie. Mateusz Cholewek, który zresztą zdobył bramkę przeciw byłemu klubowi, który grał tutaj w Puszczy, który grał w Puszczy Niepołomice, grał w Stali Mielec, no oczywiście teraz grał dla Puszczy, ale w Stali strzelał bramki, w Stali Mielec grał od 2014 roku do 2018. Maciej Domański to jest kolejny zawodnik, który również grał w obu klubach. Oprócz tego byli także tacy zawodnicy jak Konrad Stępień, który w Mielcu również grał, a dzisiaj gra w Puszczy. Michał Walski, który w Mielcu grał na wiosnę 2013 roku, dziś gra w Puszczy. Takie były to zaszłości między tymi klubami, zresztą tutaj też jest blisko. No ale mimo wszystko ta droga dla Puszczy Niepołomice na pewno będzie się ciągnąć, będzie ona dzisiaj bardzo długa. Szkoda dla zespołu, bo teraz Puszcza Niepołomice wybiera się na Legię, więc myślę, że to będzie naprawdę ciężka przeprawa, kolejna ciężka przeprawa. Stal Mielec zresztą też jedzie na Śląsk Wrocław, też będą to bardzo trudne mecze, więc dzisiaj to spotkanie było bardzo ważne, tak samo jak zresztą mówili o tym na konferencji panowie trenerzy przed meczem. To jest mecz o 6 punktów i faktycznie taki ten mecz był. Stal Mielec odskakuje, ma 25 punktów, a Puszcza Niepołomice pozostaje na swoim poziomie 20 punktów w tabeli i może zaraz spaść do strefy spadkowej. Tyle z Mielca, dzięki wielkie, że oglądaliście ten materiał i oczywiście zapraszam do oglądania vloga, bo vlog będzie taką główną częścią tego mojego wyjazdu do Mielca, więc tyle na gorąco z Mielca, a ja oczywiście zapraszam za parę dni do oglądania vloga. Jutro też będziemy na meczu Krakowi. Dzięki i do zobaczenia.